Halo, halo, hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Admiros, a przed wami kolejny odcinek z Robloxa. Dzisiaj gramy sobie w Pokémon Catching Simulator, chyba tak to się dokładnie nazywa, czyli symulator łapania Pokémonów. Coś takiego tutaj znalazłem na Robloxie, oczywiście jeżeli chcecie, to link znajduje się w opisie, możecie sobie zagrać i polecam zostawić łapkę w górę, bo dzisiaj będziemy łapać Pokémony i tu już mamy pierwszego, to Muk, nie, to Grimer. To jest Pokémon tieru drugiego, czyli jego nie mogę złapać. Mniej więcej działa to na tej zasadzie, że mamy Pokébole i im wyższy tier mamy Pokébola, tym wtedy możemy łapać lepsze Pokémony. Na przykład mamy tutaj tieru czwartego, no to jego niestety nie mogę złapać. Jezu, co to jest? Ej, pamiętam tego Pokémona. Lugia, właśnie. No, to jest tier szósty, więc jego raczej nie złapiemy. Tier czwarty, więc poszukajmy czegoś prostszego. Na przykład Banery to się nazywa ten Pokémon, Boże. Dobra, z tieru pierwszego, więc pyk, możemy go złapać. I zobaczmy, czy się uda. Uwaga, chwila prawdy. Nie udało się, okej. Jeszcze raz rzucamy. Jeszcze raz, hej, chcę go złapać. Czemu nie? Może coś muszę klikać tutaj, nie wiem. Szczerze powiedziawszy, ucieka mi cały czas. Aha, 7 razy możemy próbować, tak? Dobrze. 5 na 7, uciekł. A co się stanie, jak 7 razy spróbuję? Co, pokebole mi się skończą, czy co? Ciekawe. Para, pa, 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 pa. Aha, 7 razy muszę spróbować, żeby go złapać, na to wychodzi. Dobrze, czyli mamy naszego pierwszego Pokemona, jej. Tu mamy w ogóle jakieś menu. O, tu mamy wszystkie Pokemony, jakie są. Co prawda nie ma ich tutaj za dużo, z tego co widzę. Mamy petsy, czyli takie zwierzaki. W sumie Pokemony takie zwierzaki. Dziwnie to wymyślili. To są Pokemony do złapania, więc spoko. Spróbujemy sobie tutaj wszystkie złapać. Zobaczymy, ile mi się uda. Tu są jakieś boosty, widzę. Game passes, oczywiście za Robuxy. Mi się Robuxy skończyły. Skończyły mi się Robuxy. Więc niestety nie bardzo mam co zrobić. Dobra, ogólnie w plecaku, jak widzicie, możemy mieć... O, to jest po prostu Pokémon Simulator. Możemy mieć 3 Pokémony. Więc dobra, chodźmy najpierw do storage. Przejdźmy się, zobaczmy, co tu się kupuje w storage, w upgrades. Bo tam, gdzie jest sell Pokémon, to wiadomo już, że się sprzedaje Pokémony, to jest oczywiste. Ale co jest tutaj, to musimy sprawdzić. Okej. Okej. Czyli... Tutaj mogę sprawdzić, jakie mam... Aha, dobra. Backpack, czyli możemy przenosić nasze Pokémony. Tak, rozumiem, pyk. Backpack, kliknąłem. Nie ma go. Chcę go. O, dobra, klikamy na niego dwa razy i on się przenosi albo do powiedzmy tutaj storage, czyli do takiego po prostu, nie wiem, przechowywalni, magazynu Pokémonów, coś na tej zasadzie. A jak mamy go w plecaku, to mamy go przy sobie. Dobra, więc spoko. Tu coś jest. Ojejku, co to jest? Togo Tomorrow. Jej, lubię tego Pokémona, jest taki śmieszny. Taka śmieszna kulka, ale to jest tieru drugiego, więc no, nie mogę go za bardzo złapać. Dobra, podejdźmy tutaj. Możemy kupić sobie lepszy plecak. Zobaczmy, ile w ogóle to kosztuje. Tieru drugiego. 363 dolarki, 700... Dobrze. Tieru trzeciego, później 1500, 2,5, 4, 6000, 8000 i 100 tysięcy tieru dziewiątego plecak. Okej. Okay. Mieści w sobie 100 tysięcy Pokemonów, więc całkiem sporo. Na razie nas na to niestety nie stać. Jak się stąd wychodzi? To jest dobre pytanie. Chyba tak. A nie, mogę jakoś wrócić? Wynocha. Pyk, pyk. A, dobra, cancel jest. Nie zauważyłem tego. Dobra. Możemy kupić pokebole. Pokebole są bardzo istotne. Tu jest tieru drugiego pokeball. Tieru trzeciego. No reszty tierów w sumie zobaczmy sobie, jak to wygląda. Okej. Okay. Takie są pokebole do kupienia. Oczywiście master ball. Wiadomo. Ale to nas nie interesuje. Nas interesuje... łapanie Pokemonów na początek. To jest właśnie nasz start. Zobaczymy, ile w ogóle się dostaje za 3 sprzedane. O, jakiś nubek przyszedł. Cześć, nubie. Patrz, jaki nub. Zadowolony, ucieszony, szczęśliwy. Dobra, czym jesteś? Dedene. Zniknęło. Super. O, jest, dobra, Nidoran. Pyk, dobra, łapiemy. Może się uda, nie wiem, czy trzeba za pierwszym razem damy radę? Chyba nie. Trzeba po prostu go łapać i 7 razy próbować, aż po prostu wejdzie do naszego Pokebola. Tak więc spróbujemy. Dobrze, nie udało się. I chyba faktycznie trzeba 7 razy. Może jakby się nam udało wcześniej, to byśmy mieli dowód na to, że da się mniej niż 7 razy i po prostu złapać tego Pokemona. Ale sprawdzimy. Sprawdzimy to. Szósty. I jeszcze raz. I łapiemy. Nidorana, czy jakoś tak. Dobra, pięknie. Złapany. Dobra, mamy dwa pokebole. Ratata!
Chodź tutaj. Aha, i nawet jest ile warta? Jest 8 dolarów. W ogóle to jest taki dziwny. To jest bardziej, powinno się nazywać symulator handlarza Pokemonami, co nie? Bo nie robimy, nie sprawiamy, żeby Pokemony były naszymi przyjaciółmi, tylko po prostu je łapiemy i sprzedajemy. Back full, sell Pokemon. O, i za trzecim razem udało się, więc da się złapać wcześniej. Dobra, no to idziemy sprzedać Pokemony. O, chyba widzę, że to jest laboratorium profesora Oaka, więc tutaj będziemy mogli je opchnąć profesorowi. Dobra, tak więc podchodzimy tutaj. Dzień dobry, profesorze, nie ma go. Możemy sprzedać wszystkie. Okej, sprzedane, super. 57 dolarków mamy, więc trochę mało. Musimy ruszyć gdzieś dalej na poszukiwania. Tutaj Blastoise jakiś. One się tak fajnie tutaj pojawiają. O, Jigglybuff. Jigglybuff. To brzmi buff. Powinien być łatwy do złapania, tak mi się wydaje. Pyk, nie udało się. Jeszcze raz próbujemy. Próba numer 2. Próba numer 3. O, może za czwartym razem się uda. Kurde, chciałbym sobie coś kupić ogólnie. Nie wiem, czy to jest w ogóle possible, co nie, żeby sobie coś kupić teraz. W sensie, no, czy nazbieram, czy dam radę nazbierać na jednym odcinku. 6, no i za ostatnim razem już się musi udać. Za ostatnim razem zawsze się udaje. No, tak jest zrobione, ale da się wcześniej też złapać jakiegoś. Hitmonlee! Pa, 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 to jest tier 3, no to mogę zapomnieć. Nidoran jest wart 1 dolarka. To mi się nie opłaca kompletnie złapać Pokemonów, które są warte 1 dolar, co nie? To kompletnie bez sensu. Dobra, możemy wyłączyć muzykę, ale nie, my chcemy muzykę, bo muzyka jest fajna. Mam nadzieję, że nie jest na prawach autorskich. I nie dostanę. Venomoth! Venomoth! Czy jak mu tam? Dobrze widzę? Tak, Venonat! Venonat! Dobra, no to łapiemy Venonata. Hop! Może nawet za pierwszym razem się uda, byłoby naprawdę spoko. Nie. Nie da się, nie udało się. Za pierwszym razem go nie złapałem. Kurde, twardy z niego, kurczę. Ten hardcore bym powiedział. Niby taki mała kuleczka, ale kurde, łatwo nie da się go złapać. Tam, 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 tam. Dobra, catch. Okej, okay. Catch. Tu, 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 tu. Dobra, ty jesteś tieru drugiego, Drowsy, ale zobaczcie, tieru drugiego już są warte po 50 coś. Boże, czym ty jesteś? Tieru siódmego. Ledeo, pierwszy raz widzę tego Pokemona na oczy. Czym ty jesteś? To jest w ogóle Pokemon? What the fuck? Chyba jakaś milionowa generacja wyszła Pokemonów, o której nie wiem. Ale dobra, nie to jest istotne. Łapmy Grimera. Jej, 39 dolarów, a to jest tier drugi. To nie mogę tieru drugiego, więc musimy poszukać jakiegoś innego Pokemona, na przykład tego. O, tier czwarty, no oczywiście, tier drugi. Co to jest? Yukumuku. What the fuck? Nie, łapmy Jigglybuffa. Warty jest parę dolarków, więc jak najbardziej spoko. Może nawet się uda go szybciej złapać. Nie? Tak za trzecim razem już by było spoko, jakbym złapał. Naprawdę. Ej, za drugim, ale fart za drugim złapałem. Dobra, idziemy sprzedać Pokemony. Prapapa, prapapa. Poketrener Admiros. Tu, 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 tu. W ogóle napiszcie w komentarzu, bo też miałem taki pomysł, żeby pochodzić troszkę po mieście, bo mieszkam w Łodzi. Pochodzić po mieście i po prostu połapać Pokemony i to nagrać. Czy chcielibyście takie odcinki z łapania Pokemonów na mieście? Mnie ciekawi. Jeżeli chcecie, to napiszcie w komentarzu. Zastanowimy się nad tym, może coś się pojawi nawet. Dobra. Sprzedaj. Super, sprzedane. 113 dolarków mamy. Nie wiem, czy coś było za 113 dolarów. Cześć. Może spróbujmy go złapać. Powinno pójść łatwiej. Tak mi się wydaje. Mamy już doświadczenie w łapaniu tego Venonata. Więc powinno się udać. Za trzecim? No. Nie. Za czwartym? Nie. Za piątym? Za szóstym? No niestety, ej, twarda z niego sztuka, muszę przyznać. Nie daje się łatwo porobić niestety. Ale dobra, złapaliśmy go. Dobra, pójdźmy teraz po upgrade. Ojejku, jak daleko muszę iść tam. Golduck, Drowsy, no są tier 4, tier 2. Lipa, lipa. Tu jest Nidoran, ale to jest 4 dolarki tylko wart. To się nie... Bellsprout! To Bellsprout. Na 100%, chcę go mieć. Chcę go mieć, tier drugi, Boże. Czemu tu większość Pokemon jest tier drugiego? Niesprawiedliwe.
Dobra, w upgrade'ach zobaczymy. Chciałbym sobie pierwsze co kupić, no to jakieś lepsze pokebole, co nie? Pokeballs i kolejny kosztuje 363 dolarki. Wow, to jeszcze musimy trochę tych Pokemonów nałapać, żeby tutaj nam się opłacało, żeby w ogóle było nas stać na to, co nie? Przydałoby się złapać kilka takich. O Jezu, co to jest? Nie pamiętam nas tych legendarnych Pokemonów. Rodon. Okej, okay, tu coś jest małego, cześć. Pier drugi, okej. Okay. Pieru pierwszego. Cześć. Dobra, złapiemy. Co się da, to złapiemy oczywiście. Postaram się tego lepszego pokebola kupić i coś połapać tych pokemonów tieru, powiedzmy, drugiego. Zobaczymy, czy nam się to uda. Można spamować catch, łap. 363 chyba dolarki potrzebuję, więc to jest sporo, nie ma co ukrywać, to jest sporo. I nie wiem, czy uda mi się w ogóle... No, za siódmym razem. No to jest trochę głupio zrobione, że trzeba 7 razy rzucać pokebolem, żeby udało się złapać. To jest troszkę takie... O! Cliffa, 26 dolarów, ale to jest tier drugi. Bulbasaur! Tier trzeci! To powinien być tier pierwszy! To jest tylko Bulbasaur, nie przesadzajmy. Czemu ludzie to robią? Tier trzeci... Jezu, to są same te najtańsze, to ja w życiu tutaj... No, muszę przyznać, że rozwój, jeżeli chodzi o prędkość w tym symulatorze, no to niestety, może w wodzie coś znajdziemy, jakiegoś, nie wiem, Psyduck'a albo cokolwiek. Tier trzeci, tier drugi. No ciężko jest znaleźć tych tieru pierwszego, szczerze mówiąc. Chyba, że gdzieś tutaj będzie ich więcej, ale one są strasznie tanie i to jest... No, 1-2 dolarki, no to mi się nie opłaca. Ekans, chodź tu. 16, no to już się opłaca Ekansa łapać. To już jest coś, co się opłaca, zdecydowanie. Pa. Catch. Chodź tu, Ekans. Come on, daj się złapać. Nie bądź taki. Nie bądź taki zły, Ekans. Catch. No. No. Come on. Come on. No nic z tego. Za siódmym razem. No, twarda sztuka. No w końcu to jest Pokémon, o ile się nie mylę, jakiś taki... Nie, toksyczny. Jak one się nazywały? Boże, zapomniałem. Trujące? Chyba trujące. O! Ten. Mimikyu. Mimikyu. O, zniknęło. No to było akurat creepy, szczerze powiedziawszy. Ale tak jest Mimikyu. Znika. Pojawia się. Może gdzieś tutaj za domkiem. O właśnie, musimy sprzedać. No dobra, to sprzedajemy Pokemony. Za dużo za nie nie dostanę niestety. Troszkę ból z tego powodu. Ale cóż, no... Boże, czemu tu się zrespił Groudon? Groudon. Ja czasem nie umiem wymawiać tych nazw, naprawdę. Ale dobra, nie jest to istotne. Ważne jest to, żeby zarobić na tego lepszego Pokebola. No 144, no to powiedzmy, że jesteśmy prawie w połowie tego, co musimy nazbierać. Może tutaj jakiś będzie Pokemon? Tieru trzeciego, no chciałbym złapać. A jak spróbuję złapać... A, potrzebujesz... Radar, activate radar. Co to jest radar? Ta! Sharingan, co to jest Sharingan? Nie wiem, to jest jakiś dziwny radar. To jest Venusaur. Nie, Ivysaur. Dobra. No niestety, no radaru nie będziemy aktywować. Chcemy łapać Pokemony, to nas interesuje. Oczywiście tier drugi. Tier czwarty. No początek, jak widzicie, dla trenera nie jest łatwy. Nie jest łatwy. Możemy sobie Kansa co najwyżej kolejnego złapać za 6 dolarków. No lepsze to niż nic, co nie? Chyba, że te... No, zniknął. Charmander! Tak, tier trzeci, to nieźle sobie wymyślili. Musimy łapać Ekansa jakieś. Boże, czemu Ekans? Czemu Ekansa musimy łapać? New code every 1000 thumbs up. Wow, nowy kod co 1000 łapek w górę pod trybem. Wow, nieźle to wymyślili sobie. Dobra, łapiemy. Dobrze, za czwartym razem. No, tutaj widać już nam się troszeczkę udało. O, ty jesteś tieru drugiego, najgorzej. O, Mimikyu. Może Mimikyu będzie tieru pierwszego. Znaczy... Może. Trzeciego tieru, to nieźle. On tak fajnie te Pokemony pojawiają się, znikają, co nie? Nie wiadomo kiedy nawet za bardzo. Dobra, ty jesteś na pewno tieru pierwszego. Inki. 14 dolarków. Bum. No spoko, 14 dolarów jak najbardziej w porządku, możemy go sobie złapać. Trzy za czwartym razem. Kto wie, może za czwartym razem się uda.
Catch. Okej. Okay. Catch. Za szóstym. No, come on. Jest, za szóstym udało się. Zawsze jakiś sukces. Nie ma co ukrywać. Dobra, zrobimy sobie cięcie. Ja po prostu tutaj sobie nałapię i zdobędziemy Pokeball tieru drugiego. Nie uwierzycie, co się wydarzyło. Patrzcie, mam zero monet. Zero. Po prostu zero. Ja nie wiem, po prostu gra się zacięła. Mówię, dobra, nie mogę nic zrobić. No to Alt, Control, Delete. Odpaliłem sobie i mówię, dobra, zakończ proces Robloxa i tak dalej. Odpalam ponownie, patrzę, zero monet. I takie, co ta gra mi tutaj robi za jakieś numery, co nie? Dlatego też musimy sobie kupić troszkę monet za Robuxy. Tak więc kupujemy za 50 Robuxów, pyk, 500 monetek. I możemy sobie teraz, wydałem moje Robuxy, których prawie nie miałem. Powiedziałem wam, że prawie nie mam, ponieważ miałem 85, więc zostało mi 25 Robuxów. Jej, super, naprawdę fajnie, musiałem wydać na ten tryb Robuxy, no to jest po prostu nieprawdopodobne. Dobra, 500 monetek sobie kupiłem, więc możemy w końcu zakupić lepszego Pokebola. I za 500 to chyba już będę, nie, za 700 jest, za 363, tieru drugiego mogę kupić. Tak więc kupujemy, pyk. Equip, mamy to, możemy wziąć cancel i oczywiście tutaj kupić sobie lepszy plecak, niestety nie mamy kasa, tak to już mógłbym mieć i dwie rzeczy nawet na upartego, tak prawdę mówiąc. No ale dobra, Premier Ball, teraz możemy łapać Pokemony tieru drugiego, więc czas jakiś poszukać tutaj. Mam nadzieję, że na jakieś fajne trafi oczywiście, co nie, żeby nie było tutaj. Muszę wam pokazać, co nie, tieru drugiego Poki, jak się łapie, to jest tieru drugiego, jest tieru drugiego, Cliffa. Pyk. No i dobra, 6 razy, o 6 razy możemy tylko ją łapać, w sensie no 6 prób mamy. Więc to jest spoko, jedno mniej, więc ja tam się cieszę jak najbardziej. Nie muszę za bardzo się tutaj męczyć. No i może uda nam się uzbierać na ten plecak, chociaż w sumie nie wiem, no. Co prawda tieru drugiego są troszkę więcej warte, nie ma co ukrywać, ale też ogranicza nasz czas odcinka. Dobra, złapana, super. No i możemy tylko 3 w plecaku pomieścić, więc złapmy 3 jakieś podstawowe, o. Super! Ej, no teraz to chyba ten plecak to w lada moment zdobędziemy. Na to wychodzi. Raczej to nie będzie jakiś większy problem dla nas. Tararararara. Pięknie. Łapiemy. Trzecia próba. Może się uda? Nie udało się niestety. No te tieru pierwszego są najgorsze, bo ich jest najmniej. Więc początek był po prostu ciężki, więc jak chcecie grać więcej w ten tryb, to dobrze jest na początek wydać sobie te Robuxy, żeby już mieć ten tier drugi i żeby już się tak bardzo nie bawić z tymi pokami na pierwszym tieru, gdzie musimy je po prostu łapać milion lat. I one są warte po 1 dolarek, a pierwszy ten Pokeball kosztuje 369 dolarów, więc uważam, że całkiem sporo. O, jest kolejny. Wubat. Chodź tu Wubat. Pięknie, dobra, łapiemy go. No i w końcu będę miał troszkę lepszy plecak, co nie, więc też jak najbardziej spoko. Spoko opcja. Catch. Łap. Łap Pokemona. Nie, taka bajka była kiedyś, łap gołębia. Bardzo lubiłem to oglądać, bo naprawdę spoko. I zawsze było takie łap gołębia. I to było nice, bo tam, wie, to było na zasadzie takiej, że oni tam mieli taki turniej, gdzie musieli złapać gołębia i ten gołąb spierdzielał. Coś chyba na tej zasadzie, o ile się nie mylę. Dobra, sprzedajmy te Pokemony i zobaczymy, ile kasy dostaniemy za nie. 106 dolarów. Ej, no to spoko. Jak złapię jeszcze tak, powiedzmy, ze 3 tego tieru drugiego, no to już powinno mi starczyć kasy. No i to jest tier drugi, 32 dolary. No i to mi się podoba. Teraz ta gra nabrała większego sensu. Łapanie Pokemonów tier drugiego jest jak najbardziej w porządku. Nie ma co ukrywać. O wiele szybciej to idzie. I prawdopodobnie złapię teraz 3 poki i już będę mógł sobie pozwolić na zakup plecaka. Więc jak najbardziej w porządku. Pa. Łap Pokemona. 5, jeszcze jeden, 6. Dobra, i mamy go. No niestety nie udało się wcześniej złapać, ale cóż. Koffing, nice, dobra. Łapiemy Koffinga. Dobrze. No, może się uda wcześniej go nawet troszeczkę złapać. Fajnie by było, tak za czwartym razem, powiedzmy, no. Może się uda, zobaczymy. Mam taką nadzieję oczywiście tutaj, skromną, że się nam uda i że damy radę, ale z tego co widzę... O, za piątym. Nie będę narzekał. Okej, okay. To nie wiem co to jest. Pyukumuku. Pierwszy raz widzę w ogóle tego Pokemona. Nie mam pojęcia co to jest za Pokemon.
szczerze powiedziawszy. No ale złapmy go w końcu hajsy, co nie? No to wiadomo. Musimy zarabiać sobie tutaj na naszych pokemonkach troszeczkę. Więc dobra, łapiemy go. Próba numer 4. Nie udało się. Próba numer 5. Pa, para, pa, pa. Para, pa, 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 pa. Próba numer 6. Nice. Udało się. Za próbą numer 6 udało się. Sprzedajmy i zobaczmy, czy już będziemy w stanie kupić sobie coś tutaj. 90. 333. No to jeszcze brakuje nam. Jeszcze musimy chyba złapać ze dwa pokemony. Takie mam wrażenie. Ty jesteś tieru 4. Okej, to jest troszkę wysoki tier. To będzie tier 2, jak nic. Albo 3. 4. Ej, to jest 4 tier? O Boże. To wysoko, że tak powiem. Dobra. Gdzie są jeszcze jakieś pokemony? Tam są, tam się pochowały. I to muszą być tieru drugie. Ty jesteś 3, kurde, no, 3 tier. Troszkę wysoko, troszkę wysoko. Ty będziesz tieru 1, ale 24 dolary. Ej, no to. Pierwszy. Jest, dobra, udało się. No tieru 1 jak najbardziej spoko. I w sumie mamy lepszego pokebola, więc wydaje mi się, że z tym lepszym pokebolem powinno nam się udać szybciej łapać te pokemony. Takie mam wrażenie. Pyk. Catch. Dobra. 5 i 6. No dobra, za 6 razem, dobra. Spoko, jak najbardziej w porządku. Ale no tieru 1, tyle był wart. Ej, no nie ma co narzekać. O, jest Koffing. Dobra, pyk. No i łapiąc tego Koffinga automatycznie będziemy mogli sobie kupić lepszy plecak. Więc chyba nie ma co narzekać, tak uważam. Tu-turu. Tu-turu. Dobra. Catch. Jeszcze raz catch. Jezu. Za 6 razem dopiero. Najgorzej na świecie. No kurde, nie udało nam się wcześniej złapać Koffinga. No szkoda, szkoda. Czym jesteś? Pierwszy to nie chcę. Dobra, idziemy sprzedać to oczywiście. Jak widzicie, nie poruszam się jakoś super, super szybko, więc you know. Wiecie, o co chodzi. Dobra, biegniemy sobie tutaj. Do laboratorium profesora Oaka. Czas sprzedać nasze poki. Pyk, za 60. Dobra, 393, więc możemy sobie zakupić lepszy plecak. Zobaczymy, jak on wygląda. I powoli będziemy kończyć ten odcinek. Chociaż, kurczę, nie, no dobra, nie chcę jakoś specjalnie długich odcinków robić, więc do upgrade'ów! Do upgrade'ów lecimy. Czym ty jesteś? Lanturn jakiś. Lanturn z latarnią, na to wychodzi. Taki śmieszek tutaj. Upgrade'y. Dobra, i możemy sobie kupić lepszy plecak, chyba, tak? Kieru drugiego, jasne, bye. Equipped, dobra, no i nice, mamy plecak poziomu drugiego. Możemy łapać teraz 6 pokemonów. Zobaczmy, może nam się tutaj coś jeszcze, Drowsy. To jest Drowsy? Dragonite, boże, Drowsy. Drowsy to był inny, ten hipno pokemon. Kakuna. No, złapmy Kakuna jeszcze na koniec. Na takiego kokona, żeby nie było. No i 6 pokemonów możemy przy sobie nosić, więc też jak najbardziej w porządku, co nie? W ogóle zobaczmy, jakie już odkryliśmy. Też sobie trzeba to sprawdzić, bo jestem ciekaw, ile już odkryłem, powiedzmy, procent, tak? Poków na tym trybie. 5 i uwaga, 3, 2, 1 i 6. No niestety, za 6 razem dopiero złapaliśmy. Trochę słabo, ale mogło być lepiej, mogło być lepiej. Dobra, zobaczmy. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć gatunków pokemonów odkrytych. Tylko 6. Znaczy widzieliśmy więcej, co nie? Ale chwilę, ja tutaj łapałem jeszcze inne, których tutaj nawet nie ma. Nie, jakoś dziwnie ten tryb jest zbagowany może, czy coś. Nie mam pojęcia. Dobra, tak więc w tym miejscu kończymy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i napiszcie, czy chcecie zobaczyć, jak gram w Pokemony Pokemon Go w Łodzi, w prawdziwym życiu. I to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć!